To niekwestionowany król disco polo, chociaż zaczynał jako zwykły chłopak z gitarą z Podlasia. Historia Zenka Martyniuka to idealny scenariusz na film. Zenek to wyjątkowa produkcja Telewizji Polskiej. O 20:00 rozpocznie się uroczysta premiera pełna gwiazd. Na miejscu Aleksandra Marciniak. Powiedz, kto już pojawił się, by zobaczyć pokaz? Pojawili się aktorzy, ekipa filmowa, gwiazdy muzyki disco polo, Milano, Boys, Bayerful, ale przede wszystkim jest lider zespołu Akcent, Zenon Martyniuk, bo to jego historia stała się inspiracją dla filmu Zenek produkcji Telewizji Polskiej. Filmu o muzyce, zabawie, miłości. Zresztą proszę posłuchać samego króla disco polo. Film pod tytułem Zenek jest to film o mojej miłości do muzyki, do mojej żony Danusi, do fanów. No w ogóle do miejsc, w których koncertuję, do Podlasia i nie tylko. Jest to trochę podróż sentymentalna lat 80. i 90. Dla wszystkich tych, którzy pamiętają tamte czasy, to będzie, myślę, przygoda opowiedziana w sposób ciepły. Muzyczna i romantyczna przygoda, bo film Zenek w kinach już od 14 lutego. Aleksandra Marciniak, bardzo dziękuję.